Według mnie lider to jest osoba, która zbiera wokół siebie ludzi, umie wykorzystać ich potencjał, ich najlepsze cechy i zbierając to wszystko razem, dąży do pewnych celów, do osiągania sukcesów. Jest to osoba godna zaufania z pewnością i niekoniecznie osoba, która jest w tej grupie najlepsza. Słucha innych, wspiera ich i nie jest zdania takiego, że ja wszystko wiem, ja wszystko mogę, tylko ja mogę ich poprowadzić, ja mogę im pomóc, ale oni to mają też robić. Działam dość mocno w harcerstwie. Obecnie zakładam drużynę, więc tego typu warsztaty będą mi bardzo potrzebne. Będę działał z grupą prawie moich rówieśników. Ja mam lat 18 niecałe, moja grupa będzie miała od 13 do 15 lat, więc myślę, że wykorzystam to bardzo przy pracy z nimi. Jestem na przykład w Stowarzyszeniu Absolwentów Business Weeku, jestem w samorządzie uczniowskim, więc to są rzeczy, które przydadzą mi się na co dzień, w szkole, w życiu, nawet w rodzinie mi się wydaje, że to mi się przyda. Te zajęcia pokazały mi tak naprawdę to, że w zależności od grupy za każdym razem jestem kimś innym. Tutaj w tej grupie jestem jedną z młodszych osób, dlatego też przyjmuję inne stanowisko niż w grupach, w których dotychczas się znajdowałam. Łączą się u mnie wiele cech. No, mam te cechy tego głównego lidera, ale no, one są gdzieś w głębi, nie są na przykład tak na wierzchu, tak? Nie pokazują się, tylko no, są. Dowiedziałem się, że jestem duszą zespołu, akurat w danym zajęciu. Jestem też często koordynatorem i lokomotywą, ale aktualnie na tych danych zajęciach byłem duszą zespołu.